Źródło w MSZ, o którym piszą, źródło informacji, o którym piszą Wojciech Czuchnowski i Paweł Wroński. Piotr Wawrzyk dostał propozycję nie do odrzucenia. Albo siedzisz cicho i po wygranych wyborach nagrodzimy cię stanowiskiem, albo cię zniszczymy. Piotra Wawrzyka rzeczywiście nie widać po wybuchu tej afery i po dymisji. Źródło, na które powołuje się gazeta i ten cytat, no, brzmi groźnie. Jak rozumiem, cel jest taki, by na razie to Piotr Wawrzyk był jedyną ofiarą tej afery w MSZ. Jakie nowe informacje wy, panowie, macie? Znaczy, pana Wawrzyka, muszę powiedzieć, jak jechałem na konwencję do Tarnowa, widziałem, bo banery jego były na ulicach, ale faktycznie jest to już nieaktualne. Ja chcę powiedzieć, że my dość poważnie, jak zawsze, podeszliśmy do tej kontroli. Zresztą Jan Grabiec i Marcin Kierwiński też kontrolują to od kilku dni. My z Michałem również. Dzisiaj faktycznie o godzinie 9 wchodzimy na kontrolę do tego centrum wizowego w Łodzi, które otwierał minister Rau, i pan wymienił wiceministra, który został odwołany, i PiS myśli, że zamiecie tą sprawę jakby pod dywan, mówiąc, że tutaj wiceminister zawinił, chociaż nie przedstawiono żadnych zarzutów, nic, tylko jakby próbuje się zamieść. A proszę zwrócić uwagę, że no jednak jak się popatrzy na liczby, to Polska za czasów PiSu stała się jednym z głównych szlaków przerzutu imigrantów zarobkowych do Polski i stworzono jednak taki system, tak na tyle dziurawy specjalnie, aby no, ludzie, którzy zwietrzyli na tym interes, zarabiali ogromne pieniądze. Mówi się o 5000 dolarów za wizę. I to wszystko się dzieje pod nosem, żeby było jasne, pod nosem ministra Raua, ministra spraw zagranicznych. To on był na otwarciu. Tak, minister był na otwarciu, więc to nie jest tak, że jest... Zresztą Łódź to też jego okręg, jak rozumiem. No właśnie chcę to powiedzieć, że Łódź to jego okręg. On jest liderem listy. My chcieliśmy go wywołać wielokrotnie do debaty. On milczy, jego nie ma. Zresztą będzie 18 września o godzinie 12 w małej sali obrad propozycja takiej debaty. Zaproponowaliśmy, czekamy na niego. Też chcielibyśmy o to zapytać. Ale my dzisiaj z panem posłem Szczerbą wchodzimy na kontrolę, dlatego że to całe centrum wizowe, które obiecane było, miało funkcjonować od 1 czerwca, nie funkcjonuje. Będziemy chcieli pokazać najnowsze, najświeższe takie informacje, do których dotarliśmy, jeśli chodzi o całe to centrum i nie tylko. Będziemy chcieli również wskazać nazwisko polityka. Proszę. Tak, polityka PiSu, który również zabiegał o to, aby sprowadzać imigrantów zarobkowych z Azji z Afryki. Pozwolicie państwo, że przedstawimy to o godzinie 9, bo chcemy to zrobić precyzyjnie na dokumentach, jak zawsze, dlatego że z panem posłem Szczerbą naprawdę przygotowujemy się do tej konferencji. Dobrze, to jest polityk... Panie pośle, tylko jedno pytanie. To jest polityk Prawa i Sprawiedliwości z rządu czy z klubu parlamentarnego? Mogę powiedzieć, że z rządu i z PiSu oczywiście i z rządu. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że nasz kraj wydaje najwięcej wiz pracowniczych w Unii Europejskiej. Przez ostatnie 3 lata Polska wydała 2 miliony wiz dla osób spoza Unii Europejskiej. I co jest ciekawe, wydaje się te wizy i te osoby następnie wyjeżdżają z Polski. Nie podejmują tutaj pracy. Ktoś zwietrzył interes, żeby tych ludzi ściągać, sprzedawać te wizy, ściągać tych ludzi, a następnie po prostu dzielić się z tymi pieniędzmi. A pan Kaczyński próbuje pytać, czy my chcemy, czy nie chcemy wpuszczać tutaj imigrantów. To odwołuje się pan do referendum. No, między innymi tak. Bo pokazujemy tą hipokryzję po prostu PiS-u. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.